teraz to już naprawdę muszę się zapiąć w pasy. To już nie będą żarty. To już nie będzie 60 na godzinę. Witamy. Dziś odcinek typowo techniczny. Chcielibyśmy Wam przedstawić nowy holownik do naszej przyczepy kempingowej. Ten, kto oglądał nasze wcześniejsze filmy, wie, że naszą przyczepę ciągnęliśmy do tej pory Kadżarem dieslem 1.5. Niestety słabo sobie radził z przyczepą, więc padło na nowy holownik, którym jest BMW X5 pierwszej generacji. Voilà! Samochód to BMW X5, rocznik 2002 listopad. Pod maską siedzi sobie 3-litrowy diesel tej słabszej mocy, 184 konie, bo były również 218, lecz zapas mocy do ciągnięcia to 400 Nm. Z naszą przyczepą spisuje się rewelacyjnie. Auto waży 2 tony 100. DMC samochodu to jest 2 tony 680. Masa ciągniętej przyczepy, maksymalna masa, to jest 2 tony 300, więc praktycznie mamy tonę zapasu. Samochód napędzany jest na 4 koła. Jest to napęd stały na 4 koła, przekazywany w proporcjach 38% na przód, 62% na tył. Posiada klimatronik, wszystkie fotele grzane, szyberdach, ksenony. No generalnie fajny samochód, dla nas idealny. Myśleliśmy o kilku modelach. Generalnie samochodu szukaliśmy około 5 miesięcy. W grę wchodziło Kia Sorento, w grę wchodziło Volvo XC90, Jeep Grand Cherokee, BMW właśnie X5, starszej generacji Mercedes ML. No i szukaliśmy odpowiedniego modelu, odpowiedniego egzemplarza. Po 5 miesiącach poszukiwań trafiliśmy przez znajomego, który powiedział, że jego znajomy ma do sprzedania fajne BMW X5. Było to zaraz, jak wróciliśmy z Chorwacji, z Czarnogóry Chorwacji, z wczasów. Pojechaliśmy, obejrzeliśmy samochód. Samochód w tych rękach był od 2013 roku. Wszystkie kwity na serwisy i tak dalej. Dlatego zdecydowaliśmy się na zakup tego samochodu. Patrząc ogólnie na wygląd, na stan techniczny, na historię. No i jesteśmy zadowoleni. Jak to zazwyczaj na filmach prezentujących samochody, potrzebny jest test prędkości i przyspieszenia, który zaraz zrobimy. Tylko zapnę się w pasy. A, gdzie tu są pasy? Mam. A że jest to droga publiczna, więc możemy Wam pokazać jedynie przyspieszenie do 60 na godzinę. Jest pusto. I ruszamy. Czy serio do 60? No nie można tu jechać szybciej. To co to za test? Jak zawsze powinien być do setki. To jest test miejski. To jest test... O, wyprzedzają nas. Starych dziadków. Którzy sobie kupili. No nie można tu jechać szybciej. No nie można, no jak nie można. No nie. Już dzwonią no z policji. Jak nie można, to już nie można. Już nas wytropili z drogi. Teraz pokażemy Wam środek. Jako że koń nowy, to i kowboj musi być odpowiedni. Więc bagażnik wygląda tak. Dzieli się klapa na dwie części. Podnosimy pierwszą część. Mamy roletkę, którą zsuwamy. I druga część, jak na westernach.
Jest to bardzo wytrzymałe. Ja ważę jakieś 40 kilo i mnie to wytrzymuje. Można sobie na tym poskakać. Także jest to przydatne, jeżeli ktoś jeździ na ryby albo coś w tym stylu. Tutaj mamy całą stację obsługi, DVD, wzmacniacz i tak dalej, apteczka. Tutaj mamy bezpieczniki, takie bardziej. No tu mamy dwa gniazdka. Można sobie lodóweczkę podłączyć. Tu jest siatka. Oczywiście kanapa jest zielona. Z dołu mamy pełnowymiarowe koło zapasowe, trójkąt, kamizelki, kliny, lewarki i tak dalej. I akumulator jest bardzo dziwny. Akumulator jest tutaj pod kołem. Pod kołem jest taka kopuła i tam jest akumulator. Więc kokpit. Siedzenia w prądzie, sterowane. Kierownica multimedialna. Deska czarna. Wstawki srebrne. Szyber dach. Pełni działający, podsufitka cała czarna. Poprzedni właściciel zamontował sobie takie radio, ponieważ chciał mieć zestaw głośnomówiący. Mamy do niego oryginalne radio, aczkolwiek i tak będziemy montować dwa DIN Androida, taką stację multimedialną. Skrzynia automatyczna. Tutaj różne takie schoweczki na kubeczki. Podłokietnik, raz, dwa. Więc tak prezentuje się środek z przodu. Prezentuje się tył. Spokojnie zmieszczą się trzy osoby. Nie testowaliśmy trzech fotelików, natomiast nasze dzieci, jeżdżąc w trójkę, mówią, że jest zdecydowanie więcej miejsca niż w Kadżarze. Dodatkowo mamy nadmuchy ciepłego i zimnego powietrza, również z tyłu. Kanapa bardzo duża, niezniszczona, wygodna, dzielona, posiadające drzwi, dodatkowe rolety. Pod maską najmocniejszy diesel w tych samochodach, czyli 3.0. Koła 17, 235x65, oryginalne, takie jak z fabryki wyjechały. Tylne zawieszenie pneumatyczne. Jeśli chodzi o spalanie tego samochodu, po mieście wynosi ile? Bo więcej to wychodzi jeździsz? Między tak 10 a 11 litrów oleju napędowego. Spalanie na trasie? Zrobiliśmy taką trasę 690 km w jedną stronę. W dwie strony z przyczepą, z pełnym ładunkiem, to jest nasza pięcioosobowa rodzina. Cztery rowerki, cztery hulajnogi, w pełni zapakowana przyczepa, bo jechaliśmy na tydzień. Średnie spalanie wyszło z przyczepą 11,7. Natomiast zrobiliśmy sobie taką wycieczkę bez przyczepy z Łeby do Jarosławca. Tam było ile? 100 km. 100 km. Godzina 50. No to nam spalił 7,9. No tak, 7,9. Ale to była taka jazda. Spokojna jazda. O takich wioseczkach, 70 na godzinę, delikatny gazik, bez bagażu. No to potrafił zejść 7,9. Teraz to już naprawdę muszę się zapiąć w pasy. To już nie będą żarty. To już nie będzie 60 na godzinę. Zapnij się w dwa od razu. W dwa się zapnę. Zapnij się w dwa i jeszcze se nie był. Jeszcze się przywiąż do fotela. Połknij cegłę.
No i tak to wygląda. Rozpędza się godnie. Pasem rozbiegowym poszliśmy, autka lewym jechały, to żeśmy je odstawili i weszliśmy sobie na lewy pas. I o to chodzi w samochodach z dużymi silnikami. Żeby on miał zapas tej mocy. Jak jest potrzeba, to żeby ją wykorzystać oczywiście w ramach prawa, możliwości.